Cześć, Aleksandra Florczak dla portalu Reels.pl, a ze mną Miss Widzów Polsatu, Justyna Kokoszka, witaj. Dobry wieczór. Justyna, jak się czujesz, nosząc ten piękny diadem na swojej pięknej głowie? Dziękuję bardzo, czuję się cudownie. Uważam, że jest to piękny tytuł, uwielbiam ludzi i naprawdę czuję ogromną wdzięczność w serduszku, że mogłam dostać taki tytuł, bo był on dla mnie bardzo istotny. Pamiętam moment, w którym ty na backstage'u, kiedy pokazano was wszystkie, które nie dostałyście się niestety do piątki, top 5, byłyście i czekałyście na to, na ten werdykt, kto zostanie Miss Widzów Polsatu. Czy ty domyślałaś się, że to możesz być ty? Nie, absolutnie. Było to dla mnie bardzo miłe zaskoczenie. Naprawdę jestem bardzo wdzięczna i dziękuję pięknie wszystkim, którzy na mnie głosowali. A czy było ci jakby smutno, bo też niektóre dziewczyny widziałam, że troszeczkę jakieś łezka poleciała przez to, że nie udało się im przejść dalej. Jak to wyglądało na backstage'u? Czy dziewczyny też przejmowały się bardzo tym, że nie dały rady, żeby przeszły dalej, tak zostały po prostu, tak zostały wybrane. Czy ty też miałaś takie odczucie, jak to wygląda? Mhm. To znaczy, raczej nie. Dziewczyny na backstage'u były bardzo uśmiechnięte i bardzo się z tego cieszę, ponieważ wszystkie są piękne i wyjątkowe, więc nie ma co się smucić. Są gusta i guściki, a dziewczyny są wszystkie cudowne i piękne. Nie tyle nawet zewnętrznie, bo tutaj wiadomo, jesteśmy w Miss Polski, natomiast piękne wewnętrzne, naprawdę mają piękne wartości i po prostu kocham je z całego serca. Justyna, ty domyślałaś się, że to Agata zostanie Miss Polski 2021? Nie, absolutnie nie domyślałam się. Było to dla mnie zaskoczenie, ale Agata jest super dziewczyną i uważam, że zasługuje na ten tytuł. A komu ty kibicowałaś? Komu kibicowałam? Kibicowałam Paulinie. Okej, rozumiem, jak najbardziej. Słuchaj, ja ci bardzo gratuluję jeszcze raz. Byłaś moją faworytką, mówię to przed kamerą. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz gratuluję. Wszystkiego dobrego, dobranoc, dziękuję.